Kontek. Witajcie na kanale Sławek Enduro Vlog. Mieliśmy tutaj na garażu z Maxem małe sprzątanko jesienne. Posprzątane jest ładnie wszystko. Maszynka przygotowana do serwisu. Będę robił serwis. Taki będę robił serwis, że sprawdzę zawory, luzy zaworowe. Czy nie ma przypadkiem jeszcze luzu na korbie, tam trzeba poruszać tłoka. I sprawdzę łańcuszek drożdżu, czy on się nie rusza przypadkiem, czy nie ma luzu, bo jak jest luz, to dupa. No i tyle, co posprawdzam. No i skręcę do kupy i jeżdżę dalej. Chyba, że coś by było. Bo jakby było, to by było, ho ho. To by było robienia dużo. A i tak mam tutaj, stanąłem na chwilę, bo mamy napęd do wymiany. Patrzcie. Patrzcie i dziwcie się. Ja na tym jeździłem ostatnio. Ostatnio jak my byli na piachu, to ja mu trochę dałem, bo killera ściągnąłem i a było. I zęby poszły. Później patrzę, o, a tu, a gdzie zęby? Nie ma, skończyły się. I zęby poszły i ten łańcuch też już jest. Jest już poździerany. No ta tylnia zębatka też już piszczy. Że napęd do wymiany. Zębatkę nawet mam. Ale nawet nie wymieniam, bo miałem wymieniać i jeszcze jeździć. Ale jednak wymienię cały napęd od razu. Zębatka tak wygląda. Zębatka tak wygląda. I tutaj nowka by było. Ale to trzeba cały napęd, to nie ma co. A właśnie Max mi powiedział, że, bo ja mówię, że będę ciął łańcuch, bo mam kuty. A on mówi, a po co będziesz ciął, weź ściągnij wachlarz, bo i tak koło będzie ściągnięte. I to masz tylko jedną śrubkę. A ja no rzeczywiście. I chyba tak zrobię, bo po co będę ciął, a sobie już dawno miałem to zrobić, żeby tą ośkę w wachlarzu wyczyścić. No bo przód, tył to często wyciągamy, ale tu czysto mam. Ciekawe jak z tyłu, bo z tyłu dawno nie wyciągałem, bo z przodu to jest czysto. I on mówi, weź tylko ten, jedną śrubkę wyciągniesz i już. A rzeczywiście, tu ona tutaj jest taka. Tylko te kabelki będę musiał odczepić tu, te śrubki z wahacza od zacisku. Bo zacisk to wyjdzie. I tylko tą śrubkę odkręcę i ściągnę wahacz. Ośkę przemyję. Ciekawe jak te ślizgi. Czy one też nie będą, bo ja ślizgów nie zamawiałem. No będzie musiał wytrzymać. Jeszcze żyje. Jeszcze będzie rolka. Rolka też jeszcze będzie. Trzymak. Ślizg w trzymaku tak samo. Jeszcze po lata. No, a ten. Nauczyłem się używać kluczy z manometrycznym. Max mi pokazał. Bo wcześniej coś mi nie szło, ale nie szło mi dlatego, że ja tą blokadę blokowałem i kręciłem. I to mi nie działało. A to ma być odkręcone, ta blokada na kluczu. I ten, i się, no, i ma, bo on się w szkole nauczył i mi pokazał. No to już wiem. To będę chciał zrobić jeszcze drugi halogen, drugiego LEDa wstawić. Drugiego LEDa, o, już coś. Już coś się zepsuło. No, jeszcze sprawdzę kompresję.
teďka vyjde, to má... To mě moc tak nevím, jo. Chyba z 5. Máš se tu hladně pospřelat, to opálně. Tož mašina robí. Tož tu cevke. Napravě. A tu jsem batky tež má. Je to bardzo ładne. Będzie to samo co u mnie. Będą takie. Takie będą. Będzie się szarżowanie. Z tyłu jeszcze jest. I co będzie? No trzeba rozbierać. A i co jeszcze zrobię? To jeszcze zrobię. Wentylatorek mam taki. Stałem. Trochę mocniejszy od tamtych. I tego wentylatorka założę zamiast tamtych dwóch. Zamiast tamtych dwóch tego wsadzę. Tylko, że nie wiem, czy on mi wejdzie. No będę próbował. Będę próbował. Ale to chyba te całe plany to chyba na zimę całą. Na razie tylko może rozwiąz sprawę. Zobaczę, ile mi to zejdzie, bo ja tu gadam, to zrobię, tamto zrobię. Ale na razie się położę. Dobra, no to co? To by było tyle tego pitolenia. No to trzymajka się, do zobaczyska. Hej! Hej, hej!